Zbigniew Komorowski, król jogurtów. Zbigniew Komorowski z rodziną, współwłaściciele Bakomy z majątkiem 990 milionów złotych, zajmują 21 miejsce na liście najbogatszych Polaków Forbesa, a ich firma jest największym polskim producentem jogurtów. Kto by pomyślał, że wszystko zaczęło się od pola cebuli? Urodził się w 1944 roku w rodzinie chłopskiej w Szymanowie, nieopodal Sochaczewa. Po liceum rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. Znalazł pracę w zawodzie, m.in. przy budowie zakładów zbożowych, ale jako inżynier nie zarabiał wiele. Jeszcze w latach 70. wraz z żoną rozpoczął więc uprawę cebuli, z której robił susz. Z czasem rozszerzył działalność o suszenie wytłoków z jabłek używanych przy wytwarzaniu pektyny, czyli środka zagęszczającego. Stąd już było blisko do produkcji jogurtów, która ruszyła na początku lat 90. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pomoc pewnego kontrowersyjnego biznesmena z USA. U progu transformacji Komorowskiemu brakowało pieniędzy na biznes przez duże B. W jednej z central handlu zagranicznego poznał Edwarda Mazura. Zaproponował mu spółkę. Ten wniósł do firmy 100 tysięcy dolarów gotówki i 2 miliony dolarów z kredytu. W 1989 roku narodziła się Bakoma. Nazwa powstała od pierwszych liter imienia i nazwiska żony Komorowskiego, Barbary, oraz nazwiska Mazura. Dzięki wyborowi zagranicznego inwestora firma nie płaciła podatków przez 3 lata. Działalność Bakomy zaczęła się od katastrofy. Komorowski nie znał się na instalacjach do produkcji żywności, więc wynajął duńską firmę do pomocy. Ta sprzedała mu stare maszyny. Bakoma zanotowała potężne straty. Co więcej, niedługo potem firma Komorowskiego wdała się w sądową batalię ze swoim niemieckim licencjodawcą. Nie przeszkodziło jej to jednak w podboju rynku produktów mlecznych. Choć to nie jedyny rynek, który Komorowski zdecydował się podbić. Wszedł też m.in. w biznes zbożowy, tworząc polskie młyny. Jego firmy tworzą grupę BZK. Komorowski przez lata działał również w polityce. W 1991 roku został senatorem PSL. To on zaproponował Lechowi Wałęsie kandydaturę Waldemara Pawlaka na premiera. Potem mediował między oboma panami. W 1997 stracił mandat senatora, ale już w 2001 roku został posłem, którym był przez 4 lata. Dziś unika mediów, ale kto wie, czy nie powróci. W końcu, jak twierdzi, prawo powinni tworzyć biznesmeni, a nie hołota.